Witam wszystkich bardzo serdecznie ze zboru Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Dzisiaj będziemy studiowali temat Szabat darem z Edenu. Mam na imię Konrad, a ze mną są moi przyjaciele Ryszard, Ewunia i Zbyszek. Zanim rozpoczniemy dyskusję, chciałbym, abyśmy skłonili nasze czoła do modlitwy razem z Ewunią. Ukochany nasz Panie i Ojcze, Stworzycielu nieba i ziemi, dziękujemy Ci bardzo za to, że jesteś, że się nami opiekujesz, że z nami jesteś w każdej chwili i tej dobrej, i tej złej. A teraz bardzo proszę, bądź z nami w czasie tego studium. Proszę o to w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Powiedzcie mi proszę, pierwsze takie proste pytanie, czym dla was jest szabat? Dla mnie szabat to jest wielką radością po całym tygodniu czekania, po całym tygodniu pracy. Radością, że znów mogę przyjechać do Podkowy, że znów mogę uczestniczyć tu w nabożeństwie, że mogę śpiewać na chwałę Pana. I to jest dla mnie ten wspaniały czas z Bogiem. Dla mnie również jest to czas, kiedy mogę odpocząć po tygodniu pracy, kiedy mogę mieć szczególną więź z Panem Bogiem, kiedy mogę mieć czas nie tylko dla Pana Boga, ale też dla przyjaciół, mogę się z nimi spotkać, porozmawiać z nimi na tematy związane z wiarą, o tym, co Pan Bóg robi w moim życiu każdego dnia. Także jest to taki błogosławiony czas. Zbyszku, może i ty coś powiesz? Znaczy, powiem tak, że adwentystą już jestem od ponad 30 lat i muszę powiedzieć, że się troszeczkę przyzwyczaiłem do sabatu i jakoś trudno mi jest sobie uświadomić, że można by inaczej ten dzień spędzać, więc stało się to troszeczkę moim zwyczajem, jakimś takim czymś, co jest cząstką spędzenia czasu. Można się do tego też przyzwyczaić i zapomnieć o jego szczególnej, znaczy jakby nie może nie szczególnej, znaczy jest szczególny, ale jest taki zwyczajny. Jest po prostu, wiem, że mam wtedy czas na takie rzeczy, których nie mam w tygodniu. I no tak jak Ewunia wspomina, czy spotkanie z przyjaciółmi, czy spotkanie tu w kościele, i to się wydaje już takim naturalnym. I powiem, kiedy jest w szczególny sposób odczuwalny, kiedy na przykład muszę zostać z powodu choroby w domu. I wtedy mówię, nie, coś jest nie tak, czegoś mi brakuje. Ale mówię, to jest jakby to takie moje 30-letnie przyzwyczajenie troszeczkę, ale z drugiej strony, no i ta więcej czasu na spotkanie z Panem Bogiem. Bo w ciągu tygodnia to tak człowiek nieraz jest zabiegany. Ale przecież niektórzy zarzucają nam, jako tym, którzy zachowują siódmy dzień jako pamiątkę stworzenia, no, że jednak się męczymy, czegoś nie możemy, musimy coś robić. Czy były jakieś problemy w waszym życiu związane z szabatem, że stwierdzaliście, no tak, to nie jest takie proste, trochę trzeba się przemęczyć? Czy były problemy? Nie. Może na początku, kiedy w ogóle zaczęłam uczęszczać do kościoła tutaj w Podkowie, to no musiałam się przyzwyczaić do tego, żeby przygotować wszystko w piątek, we czwartek, bo w okresie zimowym te dni są bardzo krótkie. I tutaj to czasami sprawiało mi no, pewną trudność, bo musiałam ten czas tak zorganizować, żeby faktycznie już piątek wieczorem być przygotowaną ze swoim mężem na to, żebyśmy mogli uroczyście rozpocząć szabat, świętować go, spędzać czas wówczas z rodziną. Czasami przychodzi do nas moja mama. Wtedy śpiewamy, czasami ktoś ze znajomych i to jest czas właśnie modlitwy i czas spędzania, czas z Panem Bogiem. Czyli rozumiem,
no tak przynajmniej z twojej wypowiedzi wynika, że jakichś takich oporów nie, większych nie. nie było. Większych oporów mhm. nie było. Raczej tutaj musiałam, raczej miałam problemy, załóżmy, ze swoimi rodzicami, bo jeszcze wtedy tata żył, że im się wydawało, że no coś się ze mną dzieje, że no co ja takiego robię, bo mówię, że nie pójdę do sklepu, nie będę robiła zakupów. No jak to? No, dlaczego? Mówię dlatego, że ja już jestem przygotowana i w dniu sobotnim nie będę robiła zakupów, nie będę pewnych rzeczy wykonywała. Mhm. Ale tak to nie. Ale dlaczego tak uparliśmy się na tej sobocie? Czy nie może być ta niedziela? Przecież no, więcej ludzi ma wolne w niedzielę niż w soboty. I są niejednokrotnie problemy z tą wolną sobotą. Niektóre czasami trzeba coś odrobić, jakieś lekcje w szkole w sobotę. Tak? No, są jednak pewne problemy. I dlaczego tak przy tym stoimy mocno, że ta sobota od piątku wieczorem do soboty wieczorem? Czemu to tak jest? Dlatego, że tak nam nakazał Pan. Przeczytajmy może, otwórzmy pierwszą księgę Biblii, Księgę Rodzaju i tam werset drugi. Jest to kontynuacja opisu stworzenia, werset drugi, wersety od pierwszego do trzeciego. Proszę jedną chętną osobę. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp. I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego, od wszelkiego dzieła, które uczynił. I pobłogosławił Bóg dzień siódmy i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Mm-hmm. Po pierwsze, taki haczyk. Dlaczego Bóg odpoczął? Czy Bóg się męczy? Bóg się nie męczy. A wracając nawet do tego, co powiedział, iż będzie błogosławił, to gdy ja tak wstecz spojrzę w swoje lata, odkąd idę razem z Nim, nie powiem, na początku drogi to nawet mogę się przyznać, że nawet na jedzenie nie miałem. To jest fakt. Ale odkąd zacząłem słuchać Jego, to błogosławieństwo spływa już przez wszystkie kolejne moje lata. Wszyscy się już przyzwyczaili, że Rysiek w sobotę nie robi. Ryśkowi w sobotę nawet nie masz po co zadzwonić, bo i tak nie wykona żadnej pracy. Nawet kiedyś rozmawiając z kimś powiedziałem, możesz milion złotych dać, ale niestety ja w dzień sobotni, w szabat nie pójdę ci pracować. Mhm. I to, co Pan tu napowiedział, odpocząłem, ale i będę błogosławił ci w tym dniu i Pan błogosławi mi. Te wszystkie moje lata to Pan mi błogosławi. Ja myślę, że tak jak Rysiek powiedział, Pan Bóg się nie męczy, ale odpoczął. Myślę, że chciał tutaj zwrócić uwagę na to, że właśnie to On jest stwórcą, stworzycielem wszystkiego, co jest na tej ziemi i ziemi. Nieraz myślę, że jak dziecku trzeba wytłumaczyć, dać przykład. I w tym wypadku tak widzę Pana Boga, który daje przykład jako ten, który wie, co jest najlepsze i mówi, słuchajcie, bardzo dobrą jest rzeczą, a jeszcze tak tutaj szczególnie podkreślał Pan Bóg nie tylko, że odpoczął, ale i pobłogosławił, uczynił świętym. Jakby dał nam ilustrację. Co za tym krył, to my będziemy o tym mówić, ale wydaje mi się, że to był jeden z wielu prezentów, jakie wynosimy z Edenu. Dany człowiekowi. Coś szczególnego, coś niezwykłego, co w zasadzie nie ma takiego uzasadnienia, gdybyśmy tak się przyjrzeli w czymś, co by odbijało w naturalny sposób, że jest cykl siedmiodniowy. No tak, zgadza się. Ale może jeszcze trochę powiercę ten temat. Nie bądźcie na mnie źli. Siódmy dzień. Ale skąd wiemy, że to sobota? Skąd wiemy, że ten siódmy dzień to jest ten dzień, w którym my się dzisiaj spotykamy, a nie na przykład niedziela. Trudne pytania, ale no, jak już macie taki staż, to na pewno musieliście sobie kiedyś odpowiedzieć na takie pytania, no bo zmieniać swoje życie, nie mając odpowiednich podstaw, to jest ryzykowne. Możemy, tak myślę, w tej chwili cofnąć się już do czasów, kiedy Pan Jezus był na ziemi i wtedy Żydzi już obchodzili ten dzień. Pan Jezus też go obchodził. No, gdyby nastąpiła zmiana, prawdopodobnie by na to zwrócił uwagę i by to wyprostował. A zatem możemy przyjąć, że od czasów stworzenia do czasów Pana Jezusa zmiana nie nastąpiła. Narodem, który
jakby pielęgnował sobotę czy szabat, byli Żydzi. No Żydzi jakby nie było, gdybyśmy poszli do synagogi, tak samo nazywają ten dzień, który my nazywamy sobotą, ale tak jest nadal, on przez ten dzień jest święcony. Czyli oni jakby zachowywali i no trudno by im było zmusić ich do jakiejkolwiek zmiany. Poza tym chrześcijanie również jakby nie byli zainteresowani zmianą tego cyklu siedmiodniowego. Inne zmiany były próbowano wprowadzić w historii, ale ten układ siedmiodniowy jakby by przetrwał, niezależnie nawet od zmiany kalendarza. Dzień tygodnia odpowiada temu, który był na samym początku, jak był stwarzany świat. Dokładnie. Poza tym jeszcze kiedyś też słyszałem taką wypowiedź, że gdyby nastąpiła jakaś zmiana w dniach tygodnia, to po pierwsze albo by musiała nastąpić jedna globalna, która by dotknęła wszystkich wyznawców judaizmu, prawda? Albo tyle różnych zmian. W wielu miejscach na świecie mieszkają Żydzi. Niestety, no, na szczęście nie wiemy nic o takich zmianach, ani o jednej globalnej, ani poszczególnych. Tak więc wspomnieliście już, że to była pamiątka stworzenia. Zgadza się? Może potwierdzimy to jakimś tekstem biblijnym. Co byście zaproponowali? No, tutaj moglibyśmy bardzo dużo tekstów, ale takim sztandarowym jest tekst z 10 przykazań. To otwórzmy. Ale których 10, Zbyszku, bo są dwie wersje? Znaczy ja sięgam do tej, która jest zawarta w dekalogu biblijnym, w Biblii. Tak, tak. Miałem na myśli drugą Mojżeszową, piątą księgę Mojżeszową. A to w tym wypadku będzie to ta druga. Druga. A potem może zajrzymy też do piątej Mojżeszowej. Albo Księga Wyjścia. Czyli Księga Wyjścia, rozdział 20, wersety od 8 do 11. Też prosiłbym jedną osobę. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszelkie twoje zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w tym dniu wykonywać żadnej pracy, ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec, który mieszka w pośród twych braci. W 6 bowiem dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co jest w nich, a w 7 zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i uznał go za święty. Mhm. Rozumiem, że to jest przykład Biblii Tysiąclecia. Tak. Dziękuję bardzo. To też nam wnosi ciekawe spostrzeżenia. Z 5 Księgi Mojżeszowej, 5 rozdział. Od 13 wersetu, od 12. Przestrzegaj dnia sabatu, aby go święcić, jak rozkazał ci Pan twój Bóg. 6 dni będziesz pracował i wykonywał wszelką twoją pracę, ale 7 dnia jest sabat Pana twojego Boga. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani twoje bydlę, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach, aby odpoczął twój sługa i twoja służebnica tak jak ty. Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi egipskiej i że Pan, twój Bóg, wyprowadził cię stamtąd ręką możną i ramieniem wyciągniętym. Dlatego rozkazał ci Pan, twój Bóg, abyś obchodził dzień sabatu. Dziękuję bardzo. Czyli mamy jakby wyzwolenie. Element wyzwolenia, ale jeszcze zatrzymamy się na chwilę na tym stworzeniu. Dlatego najpierw mówimy to stworzenie, potem wyzwolenie. Przecież dzisiaj w teologii powszechnej, takiej powiedzmy liberalnej, odchodzi się od założenia, że Bóg stworzył świat w sześć dni, a 7 odpoczął, tak? Czemu w takim razie, no i tym samym obalając niejako przykazanie, że nie musimy tego sabatu zachowywać. Jaki mamy dowód, że to był ten dzień literalny, 1, 2, 3, aż do 7 dni w jednym tygodniu? Takie krótkie pytanie, już chyba nieraz na ten temat mówiliśmy, ale przypomnijcie. Zbyszku,
jako teolog, wypowiedz się. To znaczy, ja powiem w ten sposób. Najczęściej sięgamy do pierwszych wersetów, kiedy mamy proces stwarzania i tam są przyimek. Język hebrajski w wyraźny sposób mówi, że liczebnik ze słowem jom, czyli dzień, oznacza ni mniej, ni więcej jak jedną dobę, czyli 24 godziny. I jeśli chcemy przyjąć literalnie rozumienie tekstu, który tam jest zawarty, to tu nie pozostawia nam żadnych wątpliwości sam tekst hebrajski. I myślę, że Żydzi również tak to rozumieli, nie próbując wyjaśniać go ani okresami, ani jakimiś długimi czasami. To jest dzieło bardziej nam współczesnych teologów, którym nie potrafili połączyć tego, co jest w tekście zawartym, z nauką, którą docierały ich te wiadomości o okresach czy pochodzeniu człowieka. Tak więc, tak? Najważniejsze, że szabat został stworzony dla całej ludzkości, żeby to nie pomylić te pojęcia, bo nam się na przykład zarzuca obecnie, iż my obchodzimy szabat ze względu na Żydów, bo Żydzi obchodzili i nam się to zarzuca. Ale przecież szabat został dany zaraz w siódmym dniu dla całej ludzkości. Dopiero i na początku nie było chaosu, tak samo jak i małżeństwo zostało dane na początku, już później po stworzeniu, no nie? Także to trzeba rozgraniczyć. Te 10 przykazań zostało dane Żydom po jakimś czasie, później dopiero. Ale szabat był dla całej ludzkości, żeby to każdy o tym pamiętał. Zresztą przykazania były, prawda? Bo Kain zabił Abla, chociaż nie było dekalogu nie zabijaj, ale to było złe, prawda? Abraham kłamał, mówiąc przed Faraonem na temat swojej żony, no ale też nie było, nie będziesz mówił fałszywego świadectwa, więc przykazanie jako takie były już dane całej ludzkości wcześniej, bo po prostu nie w formie spisanej, ale w formie tego, co, jaki jest Bóg. Bóg się komunikował w formie jakby mówionej. O ile mogę zrozumieć drugą Księgę Mojżeszową, o tyle w piątej Księdze Mojżeszowej mam jedno pytanie do was. Przecież czy byliście kiedyś w Egipcie? A nawet jeśli byliście, to czy byliście tam niewolnikami? No przecież ja nie byłem. Czy też mam zachowywać szabat? Przecież od urodzenia mieszkam w Polsce, a tym bardziej nigdy nie byłem niewolnikiem. Jak to się ma do praktyki? Czemu jest takie uzasadnienie? Człowiek jest wdzięczny zazwyczaj za coś, co wydarzyło, co dotknęło go osobiście. Dla Izraelitów fakt stworzenia był dosyć odległy, chociaż on został zawarty w tej pierwszej wersji dekalogu, ale gdyby przybliżyć im znaczenie, czy nawet, że ten dzień ma być dniem, w którym będzie wam przypominane coś, co jest dla was niezwykle ważne, to, co doświadczyliście parę miesięcy temu, te niezwykłe cuda i tak dalej, żebyście o nich nigdy nie zapomnieli. A z drugiej strony, teraz tak sobie wyobrażam, że kiedy się spotykali w szabat i kiedy w rodzinie, to o czym opowiadali. To właśnie o tych cudach, które wtedy się wydarzyły, czy nawet później w historii, ale odkrywali Boga, który działa i który jest cudowny. I wydaje mi się, że to miało nas tego nauczyć. Jak mamy ten szabat spędzać? No zobaczcie, co Panu Bogu zawdzięczamy. Kim jest, jak działa, co czyni. I to jest ten czas, abyśmy mogli po prostu mieli sposobność do zobaczenia tego. Pan Bóg szczególnie w Starym Testamencie jest ukazany jako wybawiciel, jako zbawiciel. Ale widzimy, że w tych tekstach bardzo często jest mowa o wyprowadzeniu Izraelitów z Egiptu. Tak? A przecież Pan Bóg nie jest zbawicielem tylko Izraelitów, bo ich wyprowadził z Egiptu, ale i naszym, bo nas wyprowadził z grzechu. Tak jak w Egipcie krew baranka na odrzwiach chroniła przed śmiercią, tak samo nas. Krew Pana Jezusa też chroni przed śmiercią, więc niezaprzeczalnie jest to taki paralelizm. Nawet moglibyśmy mówić o typologii, czyli wskazywaniu, że to, co się działo w Egipcie i wyprowadzenie ich, możemy odnieść też do naszego życia. Tak? Do tego, jak Pan Bóg działał w naszym życiu, jak nas zbawił od grzechów, ale zbawia też od różnych niesprzyjających czynników, od ludzi wrogich nam, od naszych problemów i trosk. Jeśli mógłbym jeszcze wtrącić uwagę tak do samych początków, bo zastanawiało mnie przez pewien moment, mówię, to jak to się stało, że ludzkość zapomniała? Nie zapomniała o siedmiodniowym cyklu i zauważmy, tak jak powiedziałem wcześniej, nie ma żadnego uzasadnienia w naturze. Mamy cykl roczny,
obrót księżyca i tak dalej, dobowy, ale na uzasadnienie 7 dni nie ma. W sensie takim fizycznym, że ktoś mógłby na to wpaść, mówi, aha, bo tu mamy pewien cykl i on nam pasuje. Jedynym uzasadnieniem mamy tutaj w Biblii, czyli jest to dosyć ciekawe, jeżeli ktoś by poszukiwał genezy w ogóle 7-dniowego cyklu, jaki jest wprowadzony tutaj. To jest pierwsza rzecz, a później myślałem sobie tak, jak to się stało, że ludzie później zagubili i Pan Bóg musiał w 10 przekazaniach jakby przypomnieć i jak gdyby dał Izraelowi w depozycie tą prawdę o tym, że jest stworzycielem, jest odkupicielem, bo te dwie prawdy z tego przykazania wynikają. Czyli jednym słowem, dwie prawdy ludzkość zapomniała, że pochodzi od Boga. Gdybyśmy poczytali, jak ludzie w tamtej epoce wierzyli, skąd powstał świat, kto go powołał, to będziemy mieli mnóstwo bogów, mnóstwo różnych teorii. Wszystkie mówią o stworzeniu przez jakieś bóstwa, ale Biblia to konkretyzuje, jak gdyby daje mocne podstawy, mówiąc o tym, że tutaj mamy właśnie ten element tego 7 dni. O których tamte teologie w ogóle nie wspominają, a to, co zostało zachowane, żeby człowiek mógł się zastanowić, no rzeczywiście, skąd my mamy 7 dni? Dlaczego ten 7-dniowy cykl? Mhm. Bo to jest taka bardzo ważna rzecz, że wtedy, czy to jest to jeden z niewielu śladów, które Pan Bóg w czasie zostawił, żeby ludzie nigdy nie zapomnieli, dlatego to przykazanie to jest bardzo ciekawe. Zaczyna się od nie będziesz, ale pamiętaj. Mhm. To też jest bardzo ważne, bo ono odgrywa, że łatwo jest o nim zapomnieć, że ludzkość zapomniała, więc wy nie zapomnijcie, pamiętajcie. Zgadza się. A to jest to, co mówiłeś, Ryszardzie, że zachowujemy tak jak Żydzi szabat, a to było tylko dla Żydów, już nie jest aktualne. Ale jeszcze przychodzi mi na myśl pewna historia, zanim zostały nadane 10 przykazań, tak? Już wtedy była historia z szabatem na pustyni, 16 rozdział Księgi Wyjścia, o ile dobrze pamiętam, ze zbieraniem manny. Powiedzcie, czy jak my się do tego ustosunkowujemy? Czy to, co Bóg powiedział, że w piątek czy w dzień przygotowania spadnie 2 razy więcej manny, czy może to być jakimś pomysłem dla nas? Co czerpiemy z historii zbierania manny w piątek 2-krotnego, a w sobotę nie było tej manny? Czego się możemy nauczyć? Że nieposłuszeństwo jednak prowadzi do nieszczęścia. Bo gdy nawet wyszedł ten jeden Izraelita i chciał sobie więcej nazbierać, to tą mannę pożarło robactwo. Ale wiecie co, w tych wszystkich przykazaniach jest, w tym o szabacie, jest najpiękniejsze to, że Pan nie pozwoli ze siebie drwić. Bo kto powiedział w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 31 rozdziale, werset 14, przestrzegajcie więc szabatu, bo jest to dla was święty. Kto go znieważy, poniesie śmierć. Mhm. Jakie to są wielkie słowa. Jakie to są wielkie słowa. Rozumiem. A powiedzcie mi jeszcze, może już do tego nawiązywaliśmy, ale jeszcze raz. Jak przestrzegać tego szabatu? Są różne teorie, nawet w naszym kościele. Jedni chcieliby, żeby było spisane przez generalną konferencję, czyli przez różnych teologów. To możesz robić, to tego nie możesz robić. Inni mówią, że to jest taka luźna granica. Co Pismo Święte mówi na ten temat? Zanim odpowiemy, chciałbym, żebyśmy przeczytali z Księgi Izajasza z 58 rozdziału, znany tekst, ale w pewien sposób daje nam pewną chociażby zasadę. Zasadę, jak możemy się do tego odnieść. 58 rozdział Księgi Izajasza, wersety 13 i 14. 58, 13 i 14. Jeżeli powstrzymasz swoją nogę od bezczeszczenia sabatu, aby załatwić swoje sprawy w moim świętym dniu i będziesz nazywał sabat rozkoszą, a dzień poświęcony Panu godnym czci i uczynisz go, nie odbywając w nim podróży, nie załatwiając swoich spraw i nie prowadząc pustej rozmowy, wtedy będziesz się rozkoszował Panem, a ja sprawię, że wzniesiesz się ponad wyżyny ziemi i nakarmię cię dziedzictwem twojego ojca Jakuba, bo usta Pana to przyrzekły. Dziękuję bardzo. Jakiś komentarz?
Ja powiem, że przykazanie jest niezmienne i to, jaką teorię tam wymyślą sobie ludzie, to dla mnie to się nie liczy. Bo Słowo Boże mówi tak, mów tak albo nie. Jeżeli jest szabat ustanowiony dla człowieka, to niech człowiek przestrzega tego. Mhm. Niech przestrzega. Nie ma to, bo jak ja bym zaczął się teraz słuchać to, co jakiś mi tu dyrektor z jakiejś konferencji coś powie, to tak, gdzie ta moja wiara? Wtedy ja może sobie pomyślę tak, aha, oni jeszcze coś wymyślą, a może coś dodadzą, a gdzie jest moje 10 przykazań? Gdzie jest mój Chrystus? Gdzie jest mój Bóg, który mnie odkupił? Zgadza się, aczkolwiek chciałbym, żebyśmy się skupili, jak zachowywać ten sabat, żeby on naprawdę był tą rozkoszą, tak? Nie czy go zachowywać, bo to już sobie powiedzieliśmy, tylko jak? Ja uważam, że tak jak mówię, tak jak kiedyś i do tej pory, tęsknię. Mówiłem kiedyś, że przychodził czas, że ja tęskniłem za tym człowiekiem, który przychodził w sobotę i chciał mi mówić o Bogu. Ja czekałem, tęskniłem tej soboty. To była taka rozkosz dla mnie. I to jest naprawdę coś wspaniałego czekać. Rozumiem. Czyli czekać i myśleć w tygodniu, kiedy będzie już ten szabat, tak. Co będziemy mogli fajnego tam zrobić. Zbyszku, powiedz coś. Nieprzypadkowo w tym miejscu Izajasz akurat to umieścił, dlatego że w danej prawdopodobnie sytuacji, i to sprawozdaje nam nieraz w wielu momentach Biblia, że naród wybrany, mimo że miał przykazanie pamiętaj, zapomniał. I w wielu wypadkach czy przypadkach oni w ten dzień prowadzili normalną działalność, normalne życie, jakby gdzieś im to umknęło. I sposób, w jaki Pan Bóg chciał do nich dotrzeć, to jest takie pokazanie, słuchajcie, ten dzień jest obdarzony szczególnym błogosławieństwem. To nie jest zwykły, on się różni od innych pozostałych dni. Ale żeby jakby zachęcić ich, to powiedział im bardzo konkretnie, zrobicie błędy w tym, że zajmujecie się swoimi własnymi sprawami, prowadzicie puste rozmowy, gdzieś tam wyruszacie, realizujecie swoje własne plany, myślicie tylko o sobie. Jak gdy zapominacie o mnie, ale tak naprawdę znowu źródłem pochodzenia i życia człowieka jest to, że on istnieje, jest Pan Bóg. Nieraz w ogóle dzisiaj, gdybyśmy zapytali kogokolwiek, to a cóż Pan Bóg ma do mnie ze mną wspólnego? Tak naprawdę istniejemy dzięki nie tylko w powołaniu Adama i Ewy, ale w jakiś sposób także dzięki Bożej opatrzności, że jesteśmy. To jest dar. I Pan Bóg tego chciałby. Ale tu jest jeszcze to doświadczenie, że mówi, jeżeli nazwiesz ten dzień szczególnym, to zobaczysz, że wydarzy się coś szczególnego. I tu moglibyśmy powiedzieć o doświadczeniach mnóstwa ludzi, którzy nagle Pana Boga umieścili na właściwym miejscu. Że nagle zaczynają się, życie się zmienia. Że życie bez Pana Boga, życie z Panem Bogiem sprawia, że ono jest zupełnie inne. I tu są te błogosławieństwa, o których mówi Pan Bóg. Nazwiesz rozkoszą, ale wtedy będziesz nasycony tym dziedzictwem. To Pan Bóg mówi, że to jest Pana usta, to przyrzekły. To jest obietnica. Spróbujcie i wtedy się przekonacie, że coś w tym dniu jest. No właśnie. Ludzkość mogła zapomnieć, bo nawet i ludzkość teraz w ogóle zmieniła te czasy. Przecież nawet Daniel sam przepowiedział, że zmienią czas, że zmienią sobotę. Ale przecież gdy ja idę za Chrystusem, a żeśmy czytali z Księgi Izajasza, przecież Pan sam powiedział, że i będzie tak, że w każdy nów i w każdy szabat przychodzić będzie każdy człowiek, aby mi oddać pokłon, mówi Pan. To chodzi o nową ziemię i to w jaki dzień będzie przychodzić każdy oddawać Panu Bogu pokłon? W szabat. Ten, który na początku stworzenia Pan dał całej ludzkości i gdy przyjdzie z powrotem, będzie nowa ziemia, także każdy człowiek będzie przychodzić w szabat. Nie będzie przychodzić w niedzielę, nie będzie w piątek przychodził, czy w czwartek, czy jak to sobie tam czasami, jak teraz czytałem tłumaczenie soboty, że wyjąwszy jeden dzień z tygodnia. No ja nie mogę tego zrozumieć. Jak ktoś, który tłumaczy Biblię, pisze, wyjąwszy jeden dzień z tygodnia, ja mam obchodzić i poświęcić Bogu. Ja tego w ogóle nie rozumiem. Rozumiem, że to była chyba parafraza Biblii, a nie tłumaczenie. Tłumaczenie jest. No tak, dobrze. Tak czy inaczej, chciałbym, żebyśmy jeszcze jedną kwestię bardzo ważną rozpatrzyli. A co na temat sabatu miał do powiedzenia Jezus? Otwórzmy Ewangelię Marka. Te słowa już były dzisiaj cytowane. Ewangelia według Marka, rozdział 2. Wersety 27 i 28. Rozdział który? Rozdział 2, wersety 27 i 28. Ponadto rzekł im,
Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Tak więc Syn Człowieczy jest Panem również i szabatu. No właśnie. Niektórzy biorą ten tekst i widzą go zupełnie inaczej niż na przykład ja, tak? Że szabat jest dla człowieka, szabat to ja mogę z nim zrobić co chcę, mogę go obchodzić albo nie, no bo nie jest dla mnie. A ja w tym tekście widzę zupełnie co innego. Powiedzcie, co wy widzicie, jakie myśli przychodzą wam do głowy, kiedy czytamy te słowa Pana Jezusa. Wrócę jeszcze do 10 przykazań, bo ono będzie w pewien sposób w nawiązaniu do tego. Tam jest bardzo ciekawa myśl. Nie będziesz pracował ty, twoje dzieci, twoja rodzina, słudzy, niewolnicy, nawet bydło. Błogosławieństwo tego dnia miało objąć wszystkich wokoło. To znaczy nie jest, ja jestem wybrany, bo ja jestem na przykład Panem i mam tu służbę, oni dalej pracują. Nie, ich także miało to błogosławieństwo objąć. Pokazuje tu troskę Pana Boga o wszystkich ludzi. Tych, nawet cudzoziemiec. No cudzoziemiec, a co mnie obchodzi sabat wasz? Bo przecież to jest... Nie, daj jemu, niech on także będzie uczestnikiem tego błogosławieństwa. Niech on skosztuje. W innych tekstach Izajasza to także jest powiedziane, że jeżeli ktoś chce, to niech uczestniczą ci cudzoziemcy, którzy przychodzą. I teraz, kiedy tutaj mamy... Kto jest dawcą tego sabatu? To Pan Jezus mówi tutaj, ja jestem Panem sabatu, ale w sensie tego, który daje to błogosławieństwo, to dobro, z którego ono wynika. Faktem jest, należy pamiętać, w jakim momencie i w jakiej sytuacji Pan Jezus te słowa powiedział. Dlatego, że mamy zupełnie jakby diametralnie inną sytuację niż była, kiedy pisał do Izajasza, bo to są czasy, kiedy Pan Jezus przychodzi, Żydzi są niezwykle skrupulatni, jeśli chodzi o przestrzeganie sabatu. One są obłożone całą masą przepisów, praw. Mhm. Do tej pory ja kiedyś nawet nie zdawałem sobie sprawy, zastanawiałem się, dlaczego synagoga jak była, to wszyscy Żydzi mieszkali obok niej. Ale to wynikało z prawa, że tam ustanowiono pewne prawo, które powiedziało, że do synagogi jest pewna droga, tak zwana szabatowa. A to wynosi tam ile tam metrów i od niej nie można dalej mieszkać, dlatego że wtedy się przekroczy sabat. I oni w takich właśnie enklawach zamkniętych mieszkali i na przykład dla niewielu ludzi było to niezrozumiałe. Ale znowu pytanie jest, czy było jakieś prawo w Biblii, które mówiło, jaka jest droga szabatowa? Czy jest w ogóle droga szabatowa? Ile można przebyć? W zasadzie nie znaleziono. To był pomysł ludzki. I takich przepisów było bardzo dużo. I ta historia, która i te słowa, które tutaj padają, są związane z tym zbieraniem zboża. Uczniowie byli troszkę głodni, przechodzili przez zboża, zerwali i tutaj nagle przekroczyli kilka przykazań i między innymi, no na pewno tak, mucili. No tam całą masę moglibyśmy dodać. I był zarzut, jakżeż łamią prawo. I Pan Jezus powiedział, ja uznałem te prawa, ja jestem Panem sabatu, ja wiem o co chodziło, kiedy wam go dawałem. To, co zrobili uczniowie, wcale nie jest łamaniem tego prawa. Także kwestia zrozumienia, co miał Pan Jezus na myśli, mówiąc, ja jestem Panem sabatu i to, co jest zrobione, czy było właściwe, czy niewłaściwe. Zgadza się. A jeżeli szabat ma być rozkoszą, to załóżmy, ja gdy w ten szabat dobrze czynię, czy ja źle czynię? Bo nawet tu faryzeusze zarzucali Jezusowi, gdy uzdrowił kogoś. No nie? Jak on w szabat mógł uczynić? Co on mógł uczynić? Łamie to. I wtedy im przykład dał tego wołu, który tam czy wpadnie do studni. No nie? To co? Nie wyciągniesz go, zostawisz go sobie, bo aha, bo jest szabat. Czyli co? Jeżeli ktoś upadnie, to ja nie mam prawa go podnieść w ogóle. No coś tu jest nie tak. Tak więc widzimy, że Pan Jezus nie rozprawiał z Żydami na temat, czy zachowywać sabat, ale jak zachowywać. Dokładnie. Właśnie tak jest. I widzimy wiele sytuacji, kiedy Pan Jezus pomaga innym, uzdrawia innych, głosi w szabat, tak? Jak to było z tym szabatem, kiedy Pan Jezus już udał się do nieba? Zostali apostołowie, misja została im zlecona. Czy przypadkiem nie zmienili tego siódmego dnia na pierwszy dzień, zwany też czasami ósmym dniem, na cześć, na pamiątkę zmartwychwstania Pana Jezusa? Czy mamy w ogóle coś takiego w Biblii, jakikolwiek argument, że ten szabat dalej przetrwał? Tak? No bo Pan Jezus był Żydem przecież, więc zachowywał szabat. No ale potem przyszli również poganie. Czy i oni mieli zachować szabat? Jakie macie wy przemyślenia? Może to być tekst Biblii, albo może być to jakiś argument po prostu? W Biblii jest kilka tekstów, które mówią, kiedy Paweł
wyrusza w podróże i w jaki dzień spotykał się z wierzącymi, czy nawet Żydami, czy później poganami, to była sobota. Kilka tekstów jest w Biblii, ale chciałbym powiedzieć historię, którą tak usłyszałem w tym tygodniu, słuchając pewnego wykładu. To było takie opowiadanie, właśnie nie tyle opowiadanie, co sprawozdanie pewne historyczne. Otóż w roku 70, w zasadzie troszeczkę wcześniej, kiedy Jerozolima była oblegana, Pan Jezus dał tą zapowiedź, że kiedy zobaczycie Jerozolimę otoczoną przez Rzymian, to wyjdźcie. I okazuje się, że chrześcijanie posłuchali, żaden z chrześcijanin nie zbił. Jeden z historyków właśnie chrześcijańskich opisał to, że udali się do miejsc położonych za Jordanem i do IV wieku, i to są tam wzmianki, żyli tam chrześcijanie, którzy święcili cały czas sobotę. Można by powiedzieć, no jakim cudem, no jeżeli Pan Jezus by usunął i powiedział, to nieważne, to po co oni to przestrzegali tego prawa i tej zasady. Mamy wzmianki historyczne, że nie tylko, bo tu ktoś powie, ach, to Żydzi pewnie byli, ale okazuje się, że Żydzi nadal zachowywali swój dzień święty, ale w chrześcijaństwie znajdujemy bardzo dużo wzmianek o tym, że różne grupy na różnych miejscach święcili nawet sobotę do 7-8 wieku. I można by powiedzieć, a skąd oni to mieli? To byli Żydzi? Nie, to już zupełnie nie mieli oni nic wspólnego z Żydami. Byli to chrześcijanie, którzy byli wierni tej pewnej treści, która została im przekazana. Gdzieś jak gdyby w izolacji zachowywali to wszystko. Wręcz wychodziły dekrety, i tutaj można by do historii Kościoła sięgnąć, że wychodziły dekrety zakazujące sabatowania, że już zaczęto walczyć z tym zwyczajem, mówiąc, że to nie ma nic wspólnego z chrześcijaństwem. Ale to dowodzi, że sobota nie zniknęła tak nagle, bo Pan Jezus coś zmienił. Nie. Wyraźne świadectwa historyczne pokazują w zdecydowany sposób, że były grupy chrześcijan, które zachowywały sobotę. I chociażby można się odnieść do tekstu, który mówi o tym wydarzeniu, o którym ty wspomniałeś. Ewangelia Mateusza, 24 rozdział, kiedy Pan Jezus zapowiada zarówno znaki jakby zburzenia Jerozolimy, ale i również znaki końca świata, tak? Czyli albo powiedzmy końca tego świata. I mówi między innymi takie słowa. Mateusza 24:20. Módlcie się tylko, aby ucieczka wasza nie wypadła zimą albo w szabat. No właśnie, więc widzimy, że nawet i później, czyli i w roku 70, czy przed rokiem 70, szabat nadal miał być ważny dla już chrześcijan. Można by przytoczyć jeszcze argument, kiedy apostoł Jan ma widzenie i opisuje to, że to był Dzień Pański. A wiemy przecież, który jest Dzień Pański, jeśli sam Pan Jezus mówi, że szabat jest moim dniem. Tak? Tak więc szabat jest ważny, ale najważniejszy w tym szabacie jest Jezus. Tak? Kiedyś słyszałem właśnie takie porównanie, że niedobrze jest nie zachowywać szabatu, ale źle też jest zachowywać szabat i zapominając, kto jest główną postacią, kto jest bohaterem szabatu, prawda? To tak jakby było przyjęcie urodzinowe, byłoby prezenty, jakieś smakołyki, goście, ale nie byłoby jubilata. Albo wynajęta sala, muzyka, goście weselni, ale bez pary młodej, tak? Więc zachowując ten szabat, najważniejszą treścią jego jest sam Jezus, który stworzył, który zbawił i który wróci, aby dać nam wieczny odpoczynek. Tak, Zbyszku, chciałeś coś powiedzieć, ale proszę cię, żeby ta wypowiedź była bardzo podsumowująca, bo już musimy kończyć powoli. Kiedy pojawia się prawda o przestrzeganiu sabatu i mówiąca o tym, że Pan Bóg jest stworzycielem, to zauważmy, pojawia się ona w XIX wieku, na początku XIX wieku, w połowie XIX wieku, kiedy rodzi się idea ewolucji, kiedy powstają dzieła Darwina i że ludzka myśl prowadzi do tego, że nie Pan Bóg stworzył. I jakby Pan Bóg chciał przypomnieć i powiedzieć, słuchajcie, pamiętajcie, w Biblii jest to opisane, bo wiele chrześcijan, którzy czytają Biblię, jak gdyby zapomniało o tym. I w jakiś sposób Pan Bóg powołał ludzi, którzy powiedzieli, słuchajcie, zwróćcie uwagę na to. Tak naprawdę ja jestem stworzycielem, to się nic nie zmieniło. Choć niektórzy dzisiaj ludzie mówią, nie, to nieprawda, jesteśmy dziełem przypadku. A na potwierdzenie nawet tych słów. Przecież tak Chrystus pięknie powiedział w Mateusza w 5:18. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jota, ani jedna kreska, nie przeminie zakonu, a wszystko to się stanie. Czyli Pan tu nic nie zmieni. Wszystko co od początku świata i gdy wróci, także. Amen. Amen. I dziękuję wam bardzo za wspólną dyskusję. Chciałbym, abyśmy pomodlili się właśnie teraz z Ryszardem. Kochany Ojcze, dziękujemy ci za ten czas, który mogliśmy tutaj dzisiaj spędzić z tobą, rozmawiając o tobie.
Jak wielkim błogosławieństwem jest dla nas szabat, to każda osoba wie, która dotknęła tego dnia i która dotknięta została Twoją ręką, Boże. Chcemy, byś prowadził każdego z nas, nasze rodziny, nasze dzieci. Boże, umacniaj wiarę na całym świecie, iż Ty jesteś Stwórcą i Panem szabatu. Błogosław nam i bądź z nami. Amen. 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 Dziękuję wszystkim za wspólne studium Pisma Świętego i zapraszam za tydzień, a będziemy dyskutowali na temat stworzenia, a Ewangelia.